W niedzielę finał kolejnego wydarzenia składającego się na maraton wyborczy. Polacy chcący czuć się Europejczykami pójdą do lokali wyborczych, by wskazać swoich przedstawicieli w unijnym parlamencie. Suwalszczyzna należy do jednego z 13 okręgów wyborczych. Tego z numerem 3, obejmującego dwa województwa, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Rejonowa Komisja Wyborcza obejmuje zasięgiem powiaty augustowski, sejneński, sokulski, suwalski oraz miasto Suwałki. O europejskie mandaty parlamentarne zawalczy 79 kandydujących. Ale tym razem nie możemy podać, ilu z nich je zdobędzie. Jeśli do wyborów pójdzie niewielu obywateli, efekt może być piorunujący. Region może mieć znikomą liczbę przedstawicieli w Brukseli, a to byłoby fatalne w skutkach. Parlament Europejski od najbliższej kadencji liczył będzie łącznie 720 przedstawicieli państw stanowiących Unię Europejską. Polscy politycy mają zapewnione 53 miejsca, jednakże ilość mandatów nie jest przydzielana do każdego obwodu, jak to dzieje się w każdych innych wyborach pozaprezydenckimi. Pod względem ilości miejsc w Europarlamencie nasz kraj znajduje się w pierwszej wielkiej piątce za Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią. Liczba mandatów, jaka przypadnie naszemu okręgowi, zależy od liczby oddanych głosów na dane ugrupowanie. Europejska metoda obliczania zakłada, że najpierw zlicza się głosy oddane na poszczególne komitety w skali kraju. Kolejny krok to odsianie tych formacji, które nie przekroczyły 5% progu poparcia. Między pozostałe komitety dzieli się ogólnokrajową liczbę mandatów, czyli 53. I dopiero tutaj następuje podział mandatów. Te trafiają do kandydatów z największym poparciem. W niedzielę lokale wyborcze w doskonale znanych obywatelom lokalizacjach czynne będą od 7 rano do godziny 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz agitacji. Tak jak zawsze, w niedzielę dołożymy starań, by na bieżąco informować naszych widzów o aktualnych danych frekwencyjnych. Informacje ukazywać się będą na naszym fanpage'u na Facebooku.